Za chwilę przeczytam archiwalny tekst ojca Augustyna Palanowskiego, który stanowi komentarz do jutrzejszej Ewangelii. Osobom, które wsparły kanał, przesyłam dodatkowy komentarz. Z Ewangelii św. Łukasza. Był pewien bogaty człowiek. Ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie ucztował. Przed bramą jego domu leżał pokryty wrzodami pewien żebrak imieniem Łazarz który pragnął nasycić się resztkami ze stołu bogacza, lecz tylko psy przychodziły i lizały mu wrzody. Gdy żebrak umarł, został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama, umarł także bogacz i został pochowany. Cierpiąc męki w piekle, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i łazarza na jego łonie. Zawołał, ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną. Poślij łazarza, aby umoczył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mój język, gdyż bardzo cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odparł: Dziecko, przypomnij sobie, że ty za życia otrzymałeś swoje dobra, podczas gdy łazarz doświadczał zła. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. Poza tym, między nami a wami istnieje ogromna przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, albo stamtąd do nas, nie mogli tego dokonać. Tamten powiedział: Ojcze, proszę cię, poślij go więc do mojego rodzinnego domu. Mam bowiem pięciu braci, niech ich przestrzeże, aby i oni nie dostali się do tego miejsca męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niech im będą posłuszni. Lecz on odpowiedział: Nie, ojcze Abrahamie, ale gdyby ktoś z umarłych udał się do nich, nawrócą się. Wtedy powiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to nawet gdyby ktoś powstał z martwych, także nie dadzą się przekonać. Pewien szczegół w tej przypowieści budził we mnie ogromną ciekawość, zawsze ilekroć ją czytałem. Dlaczego bogacz, będąc pogrążony w piekle, najbardziej cierpiał ból w języku? Prosił bowiem Abrahama o to, by Łazarz koniuszkiem palca złagodził właśnie jego język. Dlaczego język był najdotkliwiej ukarany? I jaki ma to związek z językami psów, które lizały rany Łazarza, by wyleczyć go z bólu. W Biblii, choć pies jest zwierzęciem nieczystym, występuje czasem jako symbol kapłańskiej posługi słowa. Izajasz ganiąc pasterzy Jerozolimy nazywa ich niemymi psami, niezdolnymi do szczekania. Za Tobiaszem i Rafałem podąża pies, jako symbol wyjątkowo uzdrawiającej mowy Archanioła. Szczekanie to nawoływanie ostrzegające przed złem, a lizanie ran to posługa słowa, nie tylko miłosierna, ale i pełna delikatnej mądrości. Sami nie wyliżemy się z ran, które zadały nam nasze grzechy. Potrzebujemy kogoś, kto jest delikatny, mądry i pełen miłości. Święty Piotr pisze, że człowiek pogrążony w nałogach jest jak pies, który wraca do swych wymiocin i je znów zlizuje. Gedeon jednak wybrał do walki trzystu mężczyzn, którzy lizali wodę potoku Harod jak psy. Wybrał ludzi, którzy mieli o swoim pieskim żywocie więcej niż skromne wyobrażenie. Ci, którzy nie mają wątpliwości, że są najgorsi, najlepiej nadają się do duchowej walki. Gdy się doświadczy poniżających grzechów i otrzyma przebaczenie Boga, można stać się niezwykle wyrozumiałym i miłosiernym. Bogacz cierpiał w języku, ponieważ nigdy nie powiedział żadnego słowa do łazarza. Bieda łazarza niekoniecznie była nędzą fizyczną, zdaje się, że chodzi o inne ubóstwo. Wokół nas jest wielu biednych ludzi, którzy nie przymierają głodem. Są biedni, gdyż są zranieni w sumieniu, pełni wrzodów, jątrzących się wspomnień. Łazarz nie ukrywał swych ran. Zdaje się, że jest to zobrazowane w sytuacji, jaka zachodzi w konfesjonale. Zabrzmi to może wulgarnie, ale gdy siedzę w konfesjonale, mam wrażenie, że jestem jak pies w budzie. Ale nie po to, by każdy tę budę omijał, lecz by każdy do niej spieszył. Wielu komentatorów zwracało uwagę na znamienną różnicę między dwoma bohaterami przypowieści. Tylko jeden z nich nosi imię, drugi jest anonimowy. Pośród ludzi to zawsze ludzie bogaci. Celebryci są powszechnie znani, natomiast ubodzy pozostają bezimienni. Dlaczego więc przypowieści jest odwrotnie? Bóg zna po imieniu najskromniejszych, i nie zna tych, którzy są pyszni z jakiegokolwiek powodu. To Mojżesza, który był najskromniejszym z ówczesnych ludzi. Bóg mówił, znam cię po imieniu, a do zarozumiałych sług, którzy uzdrawiali, egzorcyzmowali i ewangelizowali, lecz to wszystko czynili, by uczynić się wielkimi, Pan powiedział Nigdy was nie znałem. Ponad to, co przed chwilą słyszeliście. Wszystkim osobom, które wsparły działalność kanału w ramach podziękowania, wysyłam plik mp3 oraz link do filmu z czytanym przeze mnie tekstem ojca Augustyna, który stanowi komentarz do niedzielnej Ewangelii. Zapraszam również na mój nowy kanał Inspiracje. Link zostawiam w opisie.